A jak już wspomniałam, poza wiklinowym koszyczkiem, który możemy własnoręcznie upleść, możemy udekorować wielkanocne ciasteczka, albo zjeść od razu, albo zabrać ze sobą do domu i potem położyć na wielkanocnym stole. Możemy również uszyć, dobrze Państwo słyszycie, uszyć wielkanocnego kolorowego zająca. Taki zajączek świetnie sprawdza się stojąc na talerzu, na przykład przy śniadaniu wielkanocnym będzie to pięknie wyglądało, ale można również takiego zająca wstawić na przykład w doniczkę z zieloną roślinką. No i od razu będzie wiosennie, od razu będzie świątecznie i kolorowo. Dzień dobry, kochani, dzień dobry. Palmy zrobione, rozumiem, że idziecie do kościoła czy z kościoła? Do kościółka, proszę bardzo. Mamy tutaj gości, którzy już wczoraj u nas byli, dekorowali swoje różne rzeczy, a dziś